Sobotni wieczór zawodnicy GKS-u Katowice na swoim stadionie rozegrają kolejne spotkanie o mistrzostwa pierwszej ligi. Tym razem na Bukową przyjedzie Puszcza Niepołomice, która tydzień temu łatwo ograła na własnym stadionie Okocimski Brzesko 4-0. W sobotnim meczu to jednak zawodnicy Kazimierza Moskala są faworytami. Po ostatnich czterech pojedynkach, w których Gieksa zdobyła 10 punktów, obecnie piłkarze z Bukowej są na trzecim miejscu w tabeli. Ostatni raz takim dorobkiem klub mógł się pochwalić 7 lat temu. Puszcza Niepołomice natomiast początek sezonu miała bardzo trudny. Obecnie po 10 kolejkach zajmuje 14 pozycję, tuż nad strefą spadkową, mając na koncie jedynie 9 punktów. Dlatego dla podopiecznych Dariusza Wójtowicza każdy zdobyty punkt jest na wagę złota. Przy Bukowej o to będzie bardzo ciężko. Gieksa na swoim stadionie notuje bardzo dobrą pasę, która, mamy nadzieję, nie zakończy się zbyt szybko. GKS Katowice, Puszcza Niepołomice, sobota, 5 października, godzina 19. Ligowe spotkanie na własnym boisku rozgrywają również rezerwy katowickiego klubu. Zawodnicy Tomasza Owczarka i Jacka Gorczycy w czwartej lidze w ten weekend podejmują ekipę Górnika Pszów, który w tabeli zajmuje 8 miejsce z dorobkiem 13 punktów. Katowiczanie mają tylko na koncie 8 oczek i plasują się na 11 pozycji, więc teoretycznie faworytem jest drużyna gości. Mamy nadzieję, że w końcu zaczniemy łapać te punkty, bo punkty są potrzebne. Dużo chłopców przyjdzie z pierwszego zespołu, także no, nie wyobrażam sobie innego wyniku jak tylko zwycięstwo. GKS 2 Katowice, Górnik Pszów, niedziela, godzina 11. W tym tygodniu gościem w programie moim zdaniem była prezenterka TVP Katowice Olga Rybicka, która w krótkiej rozmowie podzieliła się swoimi opiniami na temat gry GKS-u Katowice w pierwszej lidze oraz oceniła aktualną sytuację w rozgrywkach. Całość wideo materiału można znaleźć na naszym oficjalnym kanale YouTube. Tutaj na Bukowej gra się zupełnie inaczej niż na innych stadionach. Ja nie bywam aż tak często na meczach Gieksy, ale każdy mecz ze świetną oprawą, z dużą ilością kibiców i to na pewno bardzo pomaga. W środę prezes GKS-u Katowice Wojciech Cygan był gościem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Dom Aniołów Stróżów podczas święta patronalnego Stowarzyszenia z Katowickiego Załęża. Podczas uroczystości nasz klub został specjalnie wyróżniony i od kilku dni może pochwalić się tytułem Przyjaciela Dzieci Miasta Katowic. Ja bardzo dziękuję za to zaproszenie. Jest mi szalenie miło, że jest taka możliwość. To dla nas na pewno zaszczyt, to dla nas okazja i taka zachęta do dalszej współpracy i tą współpracę na pewno będziemy kontynuować. I bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy i zapewniam, że kolejne lata to kolejne akcje i kolejne uśmiechnięte twarze dzieci. Dziękuję. Oprócz klubu tytuł przedstawiciela dzieci miasta Katowice został wręczony również kibicom GKS-u ze Stowarzyszenia Kibiców Gieksy SK 1964, który reprezentował prezes stowarzyszenia Piotr Koszecki. Zawsze będziemy wspierać takie akcje, bo zawsze chcemy wspierać kogoś, kto działa w tak trudnym terenie i w takich sprawach, od których wiele osób się odwraca i nie chce pomagać. Ja pamiętam, jak anioły zaczynały, jak się jeszcze nie znaliśmy, to naprawdę to, co jest teraz, to jest po prostu niesamowita praca kilku, później kilkudziesięciu osób i za to się należy Wam ogromny szacunek i na pewno zawsze będziemy z Wami współpracować. Po części oficjalnej całość zwieńczyła wspólna potańcówka oraz koncert Korneli Musioł. Czwartkowe popołudnie Przemysław Pitry był gościem kibiców na naszym kanale Facebook. Nasz napastnik przez 60 minut odpowiadał na pytania zadawane na żywo przez wszystkich internautów, którzy śledzą życie klubowe w mediach społecznościowych. Kibice pytali o GKS, o życie prywatne oraz o karierę sportową. Całość zapisu oczywiście znaleźć można na naszym facebookowym profilu. Serdecznie zapraszamy. Pozdrawiam córeczki. Amelkę i Karolinkę.